Let's go. Śmiga, aż miło. Dobra. Jaki stary interfejs, o Jezu. Jak z jakiejś gry z 2000, nie wiem, drugiego, trzeciego roku. O nie, patch musi się pobrać. No kurde, no nie. Tak, pobierz patcha. 5 godzin później. Gra została odzadana. Tak, chcę uruchomić. Poproszę. Tak swoją drogą, widzieliście zwiastun, albo raczej widzieliście na pewno zwiastun najnowszego Middle Elfa, Shadow of War, taki chyba ten podtytuł ma, najnowsza część. Widzieliście trailer, widzieliście teaser, trailer nawet, co o tym sądzicie, co myślicie, jak wam się podoba. Czy jesteście fanami w ogóle w uniwersum Władcy Pierścienia? Ja nie jestem. Nie jestem jakimś gigantycznym. Choć całą trylogię oglądałem wielokrotnie, kiedyś chciałem się za książki zabrać, ale no jakoś nie naszło mi tam, nie szło mi ta ochotka, żeby to obejrzeć. No i koniec końców graliśmy niedawno też w LEGO The Lord of the Rings, które było naprawdę świetne. Przypomniał mi się klimat tych Władców Pierścienia, przede wszystkim przez muzykę. Dubbing. Ale go z kolei było całkiem zabawne. Właśnie sobie pobrałem pierwszą część, żeby ją ukończyć. Bo jak zobaczyłem tyle jeszcze do wody, to aż mnie wzięło, żeby skończyć. No i prawdopodobnie, albo czy nie tyle prawdopodobnie, co prawie na pewno dostosuj grafikę, tak. Synchronizację wyłącz. Okej, to ustawienia graficzne. Napisy, no dobra, wyłącz napisy, krew oczywiście, zapisz. A dobra, super dużo ustawień jakości, wysokie, dobra. I wszystko śmiga, tylko że niestety ten cholerny nie wykrywa. Dobra, zagrajmy w okienku w takim razie. Przecież na miłość boską, dlaczego tego nie przechwytuję? Gry nie widać na streamie. No właśnie wiem, Deziu. O! Dobra, jest. No to przez przechwytywanie pulpitu będziemy grać. Bo tu nie chcę to cholerstwo wykrywać. Przechwyty, dobra. Pobawimy się jeszcze w... Mniej więcej tak. Dopasujemy sobie. O! Tak. Jeszcze tu się pobawimy. Tak. Tak, już ściągniemy. O, i słodziuchno. Działa. I działa. Działa jak natura chciała. Kampania. No i okidoki. Dobra. No to zaczynamy grać w meda. No i wracając. Patrzyłem. I wracając do tego Middle Elfa. To Uniwersum Władcy Pierścienia, prawdopodobnie, albo raczej nie tyle prawdopodobnie, co na 100% zagramy w Cień Mordoru na streamie. Jeszcze nie grałem, dlatego po tym jak się nahypowałem trailerem, mam ochotę to w końcu zagrać i zagramy. Prawdopodobnie zaliczymy to też jako MGSL, kolejną grę na MGSL-u. Kolejność, pomyślmy. Wybuchy! Eksplozje! Dobra, gramy na padzie.
A chwila, faktycznie, czekaj, to liczę czas, tylko że tutaj nie mam. Tu mam, a tutaj nie mam. Czekaj, to zrobimy tak. Nie, dodaj. To na innej scenie, po prostu mignienie przechwytuje. Przez pulpit. Przechwytywanie ekranu. Dobra. O, słodko, działa. No ja nie wiem, co to się dzieje, ale gry mi w ogóle nie wykrywa tam przechwytaniem gry, więc gramy w wykienku. Co, gry zablokowała się na streamie? Yep, zablokowała. Tym bardziej widzę, że tu ja mam stałe 30 klatek, halo. Ja nie gram na konsoli, nie gram na tym padzie, on jest, widzicie, niepodpięty, więc dlaczego czułem tylko lock 30 klatek? To mi się nie podoba. Co to, ja jestem konsolowiec? No dobra, jestem po części konsolowcem. Ale tak w 30% jestem konsolowcem. W 60% jestem pecetowcem, a w 10% jestem psychopatą. Cigarette? No, banana. Bro. Budu, I have Tariq's location. Kascenki mają blokadę, a to może. Ale to tak razi w oczy. Oczywiście to nawet powiedział, że to nawet nie tyle jest kascenka, to już jest na gameplayu. Jakby coś Wolfgang, to Shadow modeluje się pomiędzy Hobbitem a Władcą Pierścieni. O, to spoko. Hobbit jest prequelem do Władcy Pierścienia, prawda? No tak, przecież oczywiście, że jest prequelem, bo przecież w Hobbicie był Bilbo. Tak, oglądałem tylko jedynkę Hobbita, więc nie miejcie mi tego za złe. Po prostu nie znam dwóch kolejnych części. Jeszcze. Przynajmniej szczerze. Jaka ta gra jest brzydka. Znaczy, rozumiem, że w 2010, no ale... To już jest taka trochę... Że jest coś. Dobra, nie, wróć. Ta gra ma 7 lat. No to w sumie, jak na gra sprzed 7 lat, no to wygląda całkiem spoko. To nie jest ultra realizm jak na przykład w F1. No. Nie spodziewajmy się czegoś wielkiego. Ale w Need for Speed Pro Street ma blokadę 23 FPS na cutscenkach, bo Cinematic Experience. Świetnie. Tutaj strzelają! Wybuchy, eksplozje. Fiafiafiafia! Czyli tam jeden facet nie miał głowy? Wiecie, taki Assassin's Creed Unity. Latające oczy i usta. Bez głowy. Jezus! To nie jest zgrywalne, tak jest niegrywalne. Opcje, grafika. Synchronizację włączę, chyba że synchronizację włączę. Sprawdźcie, jak będzie z synchronizacją włączoną. Dobra, skufnie. Dlaczego tego AMD pobił jakość traktowania w benchmarku? Jedzenie.
Ja się... Te amunicje mi daj... No kurde, co za... Ej, daj mi amunicję, daj mi amunicję. O fuck, biją, biją! Czekajcie, bo ja nawet sterowania nie ogarniam. Coś nic nie steruje. Daj chwileczko tu. Kurde, idzie stąd. Sterowanie jest... takie stare. Kurde. No to nie wlatuj im pod celownik, jakie to... Jakie to jest, jest głupie. Wudu z ludu. Pokaż mi swoją główkę, no. Dziękuję. Jeden Evil 7 na G2 za 105 zł. No to Dezen jeszcze sobie poczekamy, no bo... Cóż, niestety... Niestety, jak mówiłem, Residenta, a także Outlasta najwyżej zagramy w połowie tego roku. Bo niestety finanse musimy wydać na odrobinkę ważniejsze rzeczy. Bo w kierunku grasz to się źle steruje. To może... No ale... Cześć, jak konsolowiec. Strzelałem gościowi koło głowy i trafił głowę. Console experience. Czekajcie. A mogę zmienić w sterowaniu strzał, że nacisnę raz, no i zostaje mi celowanie. Przełącz szyb celowania. Tak, to powinno być to. Tak. Tak, to jest to. Dziękuję. Na klik. Ja rozumiem, to jest po prostu prognoza, że w tym maju czerwcu ten Resident będzie za 60-70 zł. Oby, Dezen, oby. Taki plan na dzisiaj, bo oglądam ten Moch i GW, no. Dokładnie tak, Dezen mówi. Kurde! Skąd strzela? Stąd! Spokojnie. Mam jakiś pistolet. Uuu, pompkę mam. Jebnie, 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 jebnie. Jebu. Mam na krowizory może? A nie, chyba nie. Dzisiaj przypomniał mi się o istnieniu Gothic 2 na skórka multiplayer mod. O kurde, multi do Gothica. No nieźle. No i po co? A mogę w FOV zwiększyć? Tak, tak, troszkę bardzo, bardzo, co? Tak, to nie bardzo. Tu są nasi. Spoko, doko. Ale tak jak mówiłem, na Residenta i Outlasta czekajcie gdzieś tak do połowy roku, myślę, że maj, czerwiec mniej więcej. Tak, o kurde, o, tak samo będzie z BF-em. BF będzie pewnie, giveaway na BF 1 będzie prawdopodobnie koło kwietnia.
a to dlatego, że musicie dużo pów uzbierać, prawdopodobnie 500 lub 666 pów. Tyle będzie wymagane, żeby wziąć udział w giveaway'u, więc musicie dużo oglądać. A że sezon się kończy w marcu, to musimy wam troszkę więcej czasu dać na uzbieranie tych pów, więc coś koło kwietnia. No i co nam jeszcze zostaje? Jezus! Dobra, spoko, doko. Nie ma tak autoleczenie. Można przez osłony strzelać. Tu jeszcze czasy. Mogę drzwi wyważyć. Au, ale mi się to stało. Mam może noktowizor, ale bym ładnie pysił jakiś noktowizor czy coś. A, tak. Aha. Tak się wyłącza światło, uderzając w bezpieczniki nożem. Polecam, to jest całkowicie bezpieczne. Na się skradę u cwaniaczek. Jebnie. No, weź mój granat, tak. Geniusz cholerny. Już widzę tą sprawiedliwością. To są sensowność. Ogólnie świetnie to stworzyli. Wrogowie głupi jak... Nasi są głupi jak króliki. Nasi głupi są jak króliki, a ci to są jakieś ninja, które wiedzą wszystko. No właśnie. Czuję się odrobinę, jakbym grał na VR-ze. Przez to okienko. Nie to, że dobrze się gra, że fajnie to wygląda, tylko że no właśnie jest ten dyskomfort. Wow. Masz drzwi, chodź. Kici, sukni synu. Naciśnij, przytrzymaj lewy alt. Kurde, no jakby tak nie działa. O. Szkoda, że nie ma Gothica Online, byłby dobry epek. No właśnie nie, wiesz co? O Jezu, sorry. Gothic i MMO, czy multi w Gothicu, to jest bardzo złe połączenie. Uwierz mi, to jest niesamowicie złe połączenie, połączyć Gothica z multi. Niech Gothic zostanie singlem, na tym się skończy. Co ty strzelasz, chłopie? Jezus Maria, chroń mnie swoim ciałem.
taliby głupie. Ale serio, to jest bardzo złe połączenie. O jest. A się przypomina BF czwórka. Choć BF czwórce to było zdecydowanie dziwniejsze. Załamał ci się budynek, spadłeś z budynku 500 metrowego i przeżyłeś. Świetne. Go, 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 go. Będzie kompletnie nie mam pojęcia, co gdzie jest, kto gdzie jest. Granat, granat, auci. Ja nikogo nie ma. Niech MMO zostanie MMO. Uwierzcie mi. A Gothic nie zostanie Gothiciem. Gothic i Multi to jest super beznadziejne połączenie. Już nie dlatego, że sterowanie jest drętwe i drewniane jak... Nie wiem... Przemowa prezydencka w tym kraju. No ale trzeba też patrzeć pod względem mechaniki i logiki. Jakimś, tym jak się świat kreuje i kreuje. Będzie jaką byście chcieli fabułę wsadzić do multiowego MMO Inversum Gothica. Tym bardziej, no nie sądzę, żeby na przykład pijanie miała. Tym bardziej sądzę, żeby pijanie miała jakieś fundusze, żeby stworzyć coś takiego na MMO. Nie. A co myślisz o rozgraniu w Alma 2? Kompletnie nie. Nie. Alma mi się nie podoba. Mówię nie, dziękuję. Do widzenia, dobranoc. Już prędzej zagrałem w LoL'a. Nie, dobra, tak źle nie jest. Tak źle jeszcze nie jest. No ale no, nie mam jakoś ochoty. Kurde, co oni mają? Auto aim'a? Halo. Ty, amunicję mam, halo. Dzięki. Ale fajne! O kurde. Ale fajna jest ta mechanika rozdawania amunicji. Jest głupia, ale fajna. Gdzie oni trzymają te 500 tysięcy magazynków z 300 pociskami? I tak bez niekończenie się... Lul. Dobra, dobra, idę już. Bang. No, pa, on ma tamte 4, ja ci. Ja się pytam, gdzie rozsadzone flaki, halo? Nie ma. No cóż. No ale nie, w Alme nie zagramy, w Alme nie zagramy. Plany są odrobinkę inne na najbliższy czas. Interfejs. Dobra, co mi obchodzi interfejs? O, chyba jednak nie tam. Na górę idziemy. Tak jak mówiłem, plany są odrobinkę inne. Zaraz po medalu planuję zagrać w Bulletstorma.
po Bulletstormie, zajmiemy się kampaniami we wszystkich kodach, za wyjątkiem dwójki. Tak, liczymy w tym, także Mocha, nie, chwila, koda trójeczkę. Kod trójeczka też się liczy. Lewo. Bo w prawo. Dobra, idę na dachy. Będzie bezpieczniej na dachach. Jak się źle strzela, halo. Już lepiej grałoby mi się na padzie. Działa. W sumie myślę, czy by nie wrzucić właśnie Middle Elfa pomiędzy kody. Bo też nigdy nie wiadomo, jak będzie z tym Capture Cardem. Bo już oczywiście mam plany, żeby kupić go w marcu, w połowie marca. Więc w marcu moglibyśmy zacząć. W tym, że no... No nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak to będzie. Bo w żadnej chwili może się wszystko spieprzyć. Więc w sumie zależnie od tego, czy kupię tego Capture'a w marcu. Wtedy zobaczymy co będzie wcześniej. A naprawdę na konsoli mamy dużo tytułów do nadrobienia i do zagrania. Mało klatków, halo! Idei! Gra jest super zoptymalizowana, polecam! Zobaczę, ale mnie nie interesuje interfejs! Ouch! Asasyn, ale już ja tam nie mogę wejść, nie mogę wejść. Potrzebuję pomocy. Z tym żołnierzem specjalnej troski. A, to był przeciwnik. A, ty jesteś tu. Huh. No patrzcie. Salam alaikum. Okej. Okay. Ja wam dam salam alaikum, idźcie mi stąd. No oczywiście. Ale tak, już nie mamy do kogo strzelać. A nie. No gdyby nie to, że... O kurde, że się celuje jak... Czekaj, chyba ja sobie faktycznie podepnę pada i będziemy tu grać na padzie. Bo większej różnicy nie będzie. Jać.
jest najbardziej niegrywalny FPS, jaki grałem od lat. Bardziej to kurde, ja strzelę mu koło głowy i umierę. Jak może robić konsole dedykowane... jak może robić FPS-y dedykowane konsolom? To jakby tworzyć bijatyki dedykowane PC-tom. Ale takie, wiecie, bijatyki wcześniej obsoby. Albo hack and slashy. To po prostu nie działa. Jesteś ze mną, czy...? A nie, tak, jesteś ze mną. To by czułość mniejsze. Nie tu. Tu. Nie ma różnicy. Bardzo jest speedrun z tej gry. Serio? Bo nie mam boida. To zrób, ale to jest tak niegrywalne. Dziewicieczka, ja się nie dziwię, czemu nie ma speedrunu. To jest tak niegrywalne. Trzeba, jest grywalne, ale jest kiepskie. Tak się niedobrze w to gra. Są takie dropy FPS-ów. Input lag, input lag jest nie do wytrzymania. To już prędzej nie wiem, no. Barbie w Kidjamy. A ja nie mam snajper. Ej! Tak, to ma sens. Mi się tam podobało. No mi się kiedyś też podobało. A tak samo mi się to kiedyś podał słod. Macie amunicję do kałacha? Today. Nie mają amunicji do kałacha? Fuck. Masz amunicję do kałacha? No, przynajmniej uznali to, że... O kurde... Nie żyje? Yep, nie żyje. Super animacje. Roger that. Is there anything you didn't shoot on your way out? We have eyes on you.
Się cieszą. Just what the fuck was that back there? This is the Taliban. They have spies everywhere. They took everything and left only hurt. Please, you must find them. Find them and kill them all. Bullshit. Why should we trust him? For all we know, he set us up. Why should we trust you? Please. I have a daughter. I want her to go to school. I want her to be a person, have a life. Do you not understand? Jakie to ckliwe, weźcie go za szczycie. Shaykot. Shaykot. What's that? Kot. It's pasta. It means Valley of the Kings. Shaykot. Where is it? Szajsowy kot. Koty są fajne, odwalcie się od kotów. Koty są masz fajne. Kici, 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 kici. 500 fighters. Or more. We're gonna need a bigger boat. O nie, te wybuchy. Te eksplozje. Już Call of Duty MW4 z 2007 czy tam 6 wyglądało o wiele lepiej niż GTA. Może nie tyle o wiele lepiej, co wygląda podobnie. No dużo sobie nie poszedłem przodu, więc... Jezu! Kaszą! Poszli mi stąd. Eksplozje, wybuchy! Ja cięż, skąd? Skąd? Ej, to jest bardziej dynamiczny niż sam kot. Dozga masakry ze mną ludność kraju. Oho, okej. Tym bardziej od razu mówię, że to jest strasznie się kiepsko gra z przybliżeniem. Będziemy mną skopować całą grę. Jezus, dobra. Swoich zastrzeliliśmy, kiepsko. O ja nie. Panie, działko dostaje. Da. Eksplozje, wybuchy, zwłoki wszędzie latające, wieżyczka, moja wieżyczka się nie przegrzewa, strzelam do wszystkich, a jednocześnie do nikogo. Ten wybuch obłoków, ty... O Jezu! To wygląda co najmniej śmiesznie. Za mało klatków tu jest. Dlatego gra jest nieprzyjemna. No wybuchnie. Dobra, zobaczmy co tu mamy jeszcze. Snajper, miło. Ej, też granaty. Granata paszla. No, gdzie ty masz LPG? Halo? No, chyba, że... Nie będę się z tobą kłócił.
Ile się pocisków? No wystaw główkę, wystaw główkę. No nie wystawić cwaniaczek. Jezus, wyskoczył jak klip z konopiem. No. I jeszcze, o Jezus Maria, co to wybuchło? I żyje. Te skrypty. Tak, ja to jest jeden wielki skrypt. Wiem, że warto uczyć się od kodzika skryptami, no ale jak się uczycie, to porządnie się uczycie, a nie robiąc takie kichowe te skrypty. No i się nie daje skryptów do sztucznej inteligencji. Tym bardziej jeśli chodzi o naszych. Pisz, paf, puf, prawie jak Call of Duty in Wind, Warfare. Puf, pif, paf, laserka wszystkim w oczy. O kurde. Stylus. Gwiazda śmierci to była. Tak, ustaw mi się. Przed chwilą pieprzony tam pocisk artyleryjski. Pojedź tam. Bo na pewno nie zmienili koordynatów. Klap, klas, klap. Brawo. Ba. Bam. Do gwiazdy śmieci daleko, ale strzał zacny. No. To jest taka gwiazda śmieci wersji alfa. Tak. Zadziałało. Hello? Jezu, ale jak można było zniszczyć tak bardzo markę... Jak można tak było mocha zniszczyć? W tym momencie właśnie zaczął się upadek mocha. Myślę, że tak. Aż opowiem sobie dowcip z tego wszystkiego. Przychodzi garbata baba do lekarza, a lekarz na to, to się pani tak skrada. Dobra, i możemy wracać. Tak ja do tego zmusza. Do żartów. Bo inaczej tego wszystkiego nie można określić jak jeden wielki żart. Input lag, spadki FPS-ów. Nie spadki FPS-ów, co ja tu czuję stałe 30 klatek, jeśli nie mniej. Beznadziejnie głupi towarzysze. Ja.
tam. Kwestię graficzną pomijam, bo to w końcu gra 2010, więc nie spodziewajmy się czegoś super. W końcu to 7 lat temu było. Badek Mahał zaczął się na Obacza Beach. A mi się akurat Omaha Beach podobało. A to jak ja na normalnym poziomie, nie na najwyższym, więc... Okej. Okay. Ale okej, okej. Moch to jest, no, nie wszystko... Może nie tyle zła seria strzelanie, co jest przeciętna. Oczywiście ten Medal of Honor Elite Assault, który wyszedł w 2001 roku, drugim, gdzieś tak. Był naprawdę dobry, świetny, innowacyjny jak na tamte czasy. Przynajmniej ja tak wtedy czułem. Się grało super przyjemnie. To nie wlatuj mi pod celownik, głupie kacapało. No ale mimo wszystko seria mochów, no cóż, dupy nie urywa. Niestety. Dlaczego ja przeładuję po 5 strzałach? No tak. Idziemy do wielkiej wieży. Znowu przeładuję. Powiedzcie mi, to zazwyczaj gracze, że przeładowują po paru strzałach. Dupa, nie snajper. I to ja bym nie powiedział, że snajper, tylko strzelec wyborowy po pierwsze. Jest drobna różnica pomiędzy snajperem a strzelecem wyborowym, halo. A to był zdecydowanie strzelec wyborowy. No ale co, czego się spodziewać po tak kiepskiej grze, no. Graficznie źle jest, no wiesz co, my tu mówię, graficznie nie jest jak na grę z 2010 roku, no. Graficznie nie jest, w końcu minęło 7 lat. Minęło 7 lat, to jest, no mimo wszystko bardzo dużo. Więc graficznie nie narzekam, jest nawet całkiem. Tego trzeba o działach specjalnych. Pochłaniać czaszkę kule swoich. Powtórzmy to jeszcze raz. Pochłaniać czaszkę kulą swoich. To jest takie poetyckie. Pochłaniać czaszkę kulą swoich. Oddziałów specjalnych. To tak poetycko brzmi. Zacznijmy już pisać jakieś wiersze, Mestus. Poezję. Być nowym wieszczem. Wieszczem literatury żołnierzy specjalnych. A, sorry. Spoko. No co w tym złego? Pochłaniać czaszką kule swoich. Uciekam, I'm out. Wygląda bugien wie skąd. Go, 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 go!
go go Power Rangers, Mighty Morphin Power. O, pamiętam to misję, co będzie później po tej wieży. Uwaga, wyjdziemy na tą wieżę i będziemy z tej wieży laserkami strzelać. Ja to pamiętam. Chyba jedna z niewielu rzeczy, które zapamiętałem z tej gry. Jeszcze zapamiętałem to strzelanie ze snajperki. I w sumie misję, ty ściągnij tego z lewej, ja ściągnę z tego z prawej. Przez chwilę myślałem, że leci muzyczka z traileru BF1. A co to teraz pendlujemy kondzia? Kondzio ma teraz najwięcej pufów? Okay. Ja idę na prawo. Ja. No, hop, hop, hop. Bang, 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 bang. I am Rambo! A! No tak. Czyli prezentujemy kondzia. Witam cię, Wisu! Halo, halo! Jak zdrówko? Jakże cię dopisuje? Mam nadzieję, że dobrze. A jeśli nie dobrze, to znaczy, że no... to kiepsko. Pa, pa. Pam 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 pam. Wybuchy, te eksplozje. Jedno. Super. Wyśmienicie, wymienicie. No dobrze. A coś się dobrego stało? Czy tak po prostu... nie wiem... grałeś coś? Bam, 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 bam. Czołgi, wybuchy, strzały, lasery. No chopie. Tyle się dzieje. Stwierdzam zgon. Te eksplozje, ta muzyka. No nie. Tyle emocji. Pancerny talib, zeszczepionymi tlenami od Adama Jensena. Prototyp. Taki styl życia. Boom, te eksplozje. Dobrze, że możemy nie dać się zabić swoich. Chyba. A to jest bój, dobra. Bo inaczej no byłoby kiepsko, byśmy ciągle przegrywali, bo te kacapały nam tak pod celownik wlatują. Przynajmniej tyle dobrze zrobili. Czas w swojej mother. Czy to swoje mother strzelam? Why? Why? O kurde, a jednak się da zabić. Ej, a jednak się da zabić. Musisz tu będę wyładować tak 60 kulek. Ale się da. Tu jest skała, jak jest skała. Dobra, dziękuję. Tu zabiliśmy. Te wybuchy. Au. Granata paszla. Daj, towarzysz. Daj. For the mother Russia. Ura. Ale to chyba jeszcze nie ta gra. Do koda piątki jeszcze dojdziemy. I jedynki.
Kurde, on... Alta Matula ma brodę. Te wybuchy. No to ja sobie mi się przydała snajperka, którą no... wyrzuciłem. Fuck. Masz może snajper? Dobra. Bang, bang, bang. So many emotki. A Jezus Maria. Co tak kaszysz? Halo? Pani Madel. Wojna do pieku. Jak ty to tatusia? Ta, ale nie, on wygląda jakby się śpał. Słuchajcie. No kurde, chłop się śpał. Nie, nie, on wygląda jakby się chciał wysłać, ale nie może. Bieda czyska, ty? Opie, jak wyglądasz? A ten wygląda jakby był na jakimś dragach. A pan wudu? A pan wudu uciekł. Ta adrenalina. O, a propos snajpy. Bang! Bang? Zaczęli, nie będzie z nami cały rok. O kurde. Ja mam trigger na wrogów. Trzeba kupić chrupki. Chrupki mówisz. Zabiam chrupki, tylko że jestem biedny. Ten dym. Go, 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 go! Działa. Ops. No, ta krowa, powiem prawdę mówiąc, no nie ma rzut. A ściągnąłem działko z krowy bez celownika. Hello. Oj, kibelki są. Panie, opanujże się pan. Hello, hello. Dzięki. Granata paszla. Go, 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 Power Rangers. It's clear, all clear. A, to mój, dobra. Mówicie, że jak szylę w głowę, to żyje. No bo nie, on nie żyje. Ha. No bywa. Nawet człowiek powinien umyć rąk, już strzelają. To wojna. Wojna to piekło. Ciała! Ciał. Ile amunicji ty mam, Boże, przemyśl, wiesz. Nie, serio, gdzie oni noszą tą amunicję? Drewniane drzwi. Oznacza, że muszę je zniszczyć. Tak, tak, już niszczę te drzwi. Owszem, ja. Widzisz drewniane drzwi? Wiesz, że musisz je wyważyć. Clear.
Idzie się przyzwyczaić do tej gry szybko, do tej mechaniki strzelania i tak dalej, i dalej. O, kolejny drewniany drzwi. Nie, ja wyważyłem te drzwi. Drewniane drzwi i... O Jezus, i nie ja wyważyłem. Co to się stało? Ten gość produkuje amunicję ze swoich płynnych ustrojowych. No to wiele tłumacz. To ma sens. No, idziemy na wielką wieżę. O, to jest to właśnie. Bierzemy sobie teraz tu budyneczek. Dum. I tutaj teraz. Tutaj. Ale ładnie będą przytrzymał swój karabin. I kieruje ostrzał. I jeszcze raz. Więcej. Gińcie. W odbętach. Niech cię templar już pochłonie. I need backup, I back, neck, backup i tak dalej, now, please. Spoko, spoko. No właśnie jest tak, no drobinkę ciężko się tego używa. Seriously? Więcej jest tego, czy nie więcej? Bo jak jest więcej, to będę więcej strzelał. A jak nie, to trochę mniej. Wiecie. No, drobinkę inaczej zapamiętam tą misję. Tak, bo tu mogę zmieniać. Uuu! O kurde! Bang! Jeszcze raz. Proszę, jeszcze raz, mamo. Iu. Lecę, bo chcę... Ja chcę na takie rodziny. Nowiutkie rolnicze płucie żywki zmieniają się w kupy złomu. No, spódne trochę odrobinkę. Pa. Biedak. Co za biedak. Jeszcze więcej ich? Lecę. Na miłość boską. Bum, wybuchło. The Division dostanie tu darmowego triala. O, jak miło. O, jak fajnie. Czy tam czołg leci? Jest. Ty, chcę wielką wieżę zniszczyć. Dobra, mniejszą wieżę, ale mimo wszystko. Oh man, you're fucked. Lubię to działo. Chcę takie na urodziny. Ładnie, proszę. Proszę. Dwa na raz. No to już jest bogactwo. Można wbić tylko 8 level maksymalnie i ma się o 6 godzin gry. To nawet mniej niż w becie. A i tak mi beta jakoś się przypadła do gustu. Znaczy nie to, że gra jest zła. The Division jest całkiem spoko. To jest dobra gra z porządną mechaniką. Świetnie zrobiona. Sęk w tym, że ja nie lubię MMO we współczesnych
czasach, a nie takich, wiecie, sci-fi. Jedyne MMO, które może nie tylko jako uznaję, po prostu lubię grać, to jest MMO w klimatach fantasy. Tyle. Więcej niż wycie. Wycie był maksymalnie czwarty level. O! To inaczej zapamiętałem to. Zupełnie inaczej. Tak naprawdę możemy minąć te cutscenki. Bo nawet nie słucham, jaka jest fabuła. Ule, w tej grze jest jakaśkolwiek fabuła. Wiem, że walczymy z jakimiś talibami. Tymi złymi. Tymi samalambalajku. Level baza wykończona i już lecę do komputera. Ile te uzależnione są od komputerów. To wszystko przez te GTA. To wszystko przez GTA. Te gry zabijają. Zresztą ten gościu gada, jakby mu się nie chciało. Jakby mu się żyć w ogóle nie chciało. Jest jakby... pieniędzy mu nie dali. Jakby nie zapłacili za to. Bo płacili mu... w piakersach czy czymś. A na pewno nie w kawie. Nie, ale na kładzie jeździmy. I przyznaję, że tutaj na tym kładzie się o wiele przyjemniej jeździ niż w Far Cry'u. Far Cry'u tak zarzucało kładem. W sumie w BF-ie też zarzucało mocno kładem. A tutaj się całkiem przyjemnie jeździ. Trzeba przyznać, że tak, ja mogłaby być grą o kładach. Gra, w której jedziesz kładami i jedziesz kładami. Ops, pardon. Brum. Siema, ojoj, siema, Demciu. Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. I tak. Gramy sobie w nie najlepszą grę, która ma fajne kłady. Spóźnienie, słaby mód. Ja dałem ci pieniądze. No dałeś mi pieniądze, to prawda. I zbieram dalej pieniądze. Nie wydaję te pieniądze, tylko je zbieram. Nie wiem na co, ale zbieram. Chyba kupię sobie fary bez zamiar. Taką drogą. Zrobiono to jak dekonstruował asystenta ministra rolnictwa. Kurde. Mocno. Mocno. Jadę kładem sobie przez pustkowia. Świat jest zły, więc jadę. Kładem jadę, na. Idziemy szybać do Salamalaikumów. I na kładzie jadę. O, teraz będzie ta misja. Ty szlaj tego z lewej, ja strzelam z tego z prawej. Miejsce z środowiska. Dezel, nie jestem taki dumny. Kupiłem domowe fartki złopełnik. Nie. To jest tak głupie, że... Pistolet z tłumnikiem. Pistolet z tucznikiem. Lubię go. O, mam jeszcze pistolet. Przesiedzisz jak gówno. Goła mnie tak boli, że nie wytrzymie. A gorsze, skończył mi się apap. No nie kupuj więcej apapu, bo apap drogi, 3 dychy kosztuje. Kup sobie czosnek. I wpieprzaj tak cały czosnek, taki... Tak cały czas czosnek jest. I to pomoże. Czosnek działa. Pamiętaj, jesteś chory, to albo się zabij, albo jedz czosnek. To jest dobra rada dziadka Wolfgena. Bardzo dobra rada. Idę sobie. A ty co tam stoisz? I z tobą, ja idę. Albo nie, idę tam do ciebie. Ale nie, jak ja tam wrócę. Kurde, no, to ja przypomnę. Hop. Jak jumping puzzle. E.
Znając swoje szczęście, zwróci ci się wydatek. Znając moje szczęście, tak. Jak prawidłnie Polak Cybulak. Lwozgen na SGW-2 ostatecznie taniej wychodzą na sobie fajbki. Mówisz? Firma Czosnek. Wait a second. O kurde. Zastanawiam, co mam robić, bo już nawet nie wiem. Zabezpieć posterunek, no dobrze. Czy są jacyś przeciwnicy, do których mogę strzelać, czy po prostu się coś zabugowało? Aha, musiałeś sobie kupę zrobić. Dobra. Dobra. Był tu mimo. Musiałeś sobie kupę zrobić. Jagoda się z tobą nie opiekuje? Nie, ona poszła kupić czosnek. Czosnek jest dobry na wszystko. Najlepszy jest na to, żebyś nie miał dziewczyny. Kurde, nie strzelaj do ludzi. To zabija. Zabić asasyna? Tak skoczy na niego. Ty weź jednego, ja zajmę się drugim. Nie. Nie ma jej do środy. Musi u siebie w domu pomagać. Kurde, no kiepsko. Kto ci teraz będzie kupował czosnek? Już go nie ma. Oj, spadł. O kurde. O nie, on tam wisi. Ja jestem snajperiem. O kurde. No cóż. Panie, nie strzelaj do mnie. Co ja ci takiego zrobiłem? Dobra, już wiem, co ci zrobiłem, ale to jest powód, żeby mnie zabijać. Żeby czuć do mnie nienawiść. Halo. To, że zabiłem 500 tysięcy innych twoich biletyńcy, to znaczy, że musisz mnie nienawidzić, że jestem zły, no. To jest moja praca, no, zabijanie. Moja praca jest zabijanie twoich braci, kolegów, przyjaciół, rodziców, mamę, tatę, babcię, siostrę, córkę, psa i wszystkich innych. Taka jest moja praca, to jest jak inna praca, na przykład dostawca pizzy. Dostawca pizzy nie wybiera, komu pizzę przywozi, no. Po prostu przywozi. Ja jestem jak taki dostawca pizzy, że no zamiast pizzy dowożę śmierć. To jest zawód żołnierz. To jest zawód wołga. Nikt nie zalulował mojego zajebiście śmiesznego filmiku z Tolitino na Discordzie. Idę się zabić. Kurde, no kiepsko. A nie, nie zabiję się, nie mam siły. Kurde. O, on ma mapę. Tak, bez mapy zgubimy się w tym budynku. O kurde, wyprowadziłeś nas z tego budynku. O chłopie. Stawiam ci kolejkę dzisiaj. Tato Rytilla. Ciężko to zanucić. Ale się da. A teraz nie wiem, z tym... Zróbcie taką... Nie, dobra, nie da się. Shimichangi. A nie, też się nie da. Z naleśnika, o. Zróbcie taką płytę winylową z naleśnika. Co zagra się z naleśnika? Co taki naleśnik zagra? Pytanie teraz podstawowe. Z jakiej narodowości wywodzi się naleśnik? Z jakiegoś powodu myślę, że to jest Francja. Ale raczej nie. O kurde, au! Au! Au!
Bo względem tak bardzo interesuje mnie drogi grze. No kopia, przecież tu nie interesuje się, to jest dupa, nie fabuła. Tu bardzo się chodzi i strzela. To jest jak traca. O nie! Drzewo! Kurde, kiepski jęklak. Rozumiem, sam tworzy dialogi. Podaj silny karabin maszynowy. Wszystko. Człowiek gra. Lecaj. Jady są. Rozgrym ma duszę dźwiękowca. No kurde. To mogę różne dźwięki robić. Mogę ci zanucić motyw z Mario. Tu. Nie, dobra, jednak nie. Jednak będzie kiepsko. Wozgę na wyćwiczone walki. No, jak go da, może potwierdzić. Tu. Mówisz? Gdzie masz gościa w wieży? A, tu jest gościu w wielkiej wieży. No chodź, pokaż ówkę. Pokaż swoją twarz. Pokaż, ile w sobie masz. Tak naprawdę jesteś kimś, kogo znam. Nie, to tak naprawdę nie leciało, ale... Działa. Twoja mama na imię jak moja dziewczyna? Kurde, no nie. Kurde, no nie. Jest kontratak. Potem zniszcz go, cały dzień mówi. Pozgan zabił człowieka zwiększającego pionie. Jak możesz? Widzisz? To jest właśnie różnica pomiędzy żołnierzem a Volkswagenem. Żołnierz strzela do... tylko wrogów. Volkswagen strzela do tych zwiększających pianie. No i jedzie tym. O kurde, no nie. Idziemy. Go, 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 Power Rangers. Ach, tamta misja. Tamto strzelanie ze karabinu snajperskiego. To było tam wykorzystywane w jakichś wiadomościach. Była drama o to. Tak samo jak była kiedyś drama o skin z Assassina 1. Też w mediach. Nie mogę ich zabić? Ej, dlaczego? Panie Tłusty. A nie Czwartek. No to teraz trzeba wywiesić nekrolog. No cóż. Kurde, coś się zepsuło. Coś się zepsuło i nie było mnie widać. Mogę robić jako człowiek, to jest Illa.
kupujesz kappa, bo wiesz, człowiek jest w planie i ginie. Też trzeba wywiesić kappa nekrolog. Ha, ha, ha? Ha? Ciekawostka. Przeciwny ponad wypija 3 kubki herbaty dziennie. Właśnie wypiłem 8. Jezus Maria, ja wypijam średnio 0 kubków herbaty dziennie. No, najwyżej czasami dochodzi do jednego. No ale chłopie, no... Powiedz mi, po co? Po co? Tak będzie, kurde, szybciej. Wybić całe miasto, widzisz? Ja cię, no zabiłem tylko kilkunastu ludzi. Co za problem. Ja cię... Proszę, chciałem 666. Kogo penetrować? Kondzia! Wszyscy kondzia penetrują. Też pamiętajcie, żebyście tak... Absolutnie to całkiem taktyczne. Bo szczerze, że później... Gdzieś ten przełom kwietnia, no gdzieś koło kwietnia, będzie giveaway na Battlefield 1. Tak w końcu wybiliśmy 1000 followów, więc będzie giveaway na BF1. Jestem słownym człowiekiem, więc będzie. I problem w tym, albo sęk w tym, że ten giveaway wyszedł do losowania, będzie kosztowała albo 500, albo 666 pów. No, to jest troszkę, więc będziecie musieli zbierać dużo. Dużo tych pufów. W sezon będziecie musieli dużo oglądać, dużo tu być. I to jest tak troszkę, wiecie, taktyczne. Penetrujecie innych. Penetrujecie innych. A przez to zmniejszacie szanse tej drugiej osoby do wygrania BFA 1. To jest takie usuwanie konkurencji, usuwanie kolejnych osób, które mogą wziąć udział. To jest penetracja będzie, no... takim taktycznym usuwaniem. No, gra nowa, droga to i puf. No i to też nie byle jaka okazja. Halo, to też nie byle jaka okazja. Więc to musi trochę kosztować. Te 15-20 pufów, to mogę wam dać jakąś gierkę darmówkę. Dzięki. Biegnij, Forest, biegnij. Nie wiem, po co ten nadajnik dawać. Zdajmy obu. No, a można by wybrać premium do BF-a? Można wybrać bana. To jest całkiem dobre. No wiesz, cebuli nikt nie lubi. To nie tak, że to jest hejt. Wejdo, to nie jest hejt, po prostu ludzie nie lubią, jak ginie cebula w szłam. Jak mnie zauważyli? No scope, no scope. Zrobił im fisk, no scope'a. 360, no scope! No i się nie udało. No i się kurde nie udało. Bo giveaway jest dla osób, które nie mają gry. Ano. Kiedy kolejny dzień stream? Kurde, chciałbym wiedzieć, wojo. Chyba w marcu. Nie wiem, jak będą pieniążki. Że pieniążków nie ma.
A, biegnę, biegnę, salam alaikum. Ja skąd gościu wiedziałeś, że go dziabnąłem? Jezu Maja, to jest jakiś ninja. Mam herbatkę, nie wiem po co to mówię, ale ją mam. Kurde, to smacznego. Ej, mam chyba herbatkę. Zaraz pomogłeś robić herbatkę. Wszystko przez ciebie, Demciu. Zrobimy im trutille. Bang. Salam alaikum. Salam alaikum. Gianta paszla. Jezu Maria, dużej. Jezu, za dużo. Stosowań za dużo. Panie brodaty, kurde, daj mi spokój. Bo i ciebie wypętrujemy. Kurde, tu nie ma piesku. Where are you now? Tu. Chodź, podaj mi łapę, bo sam nie westnę się. Bo jestem żołnierzem, specjalnej troski. Danke, dziękuję. Dobra, idziemy. A księżyc tak ładnie świeci. Taki. Jak słońce. To. Od kiedy księżyc tak świeci? No wiecie, nawet spluwa mi opadła. Na to spojrzałem. Świetny księżyc. Czy gram na padzie? No właśnie, o dziwo, no nie. Ale celuj, ale no czuję się, jakbym grał na padzie. To celowanie jest jak na padzie, taki jest duży lag. Może nie tyle lag, to jest po prostu tak dziwnie się stoi, jakbym grał na padzie, faktycznie. Serio? Kurde, zauważyli wszelijak nożem dziabam. To halo? Halo? Przepraszam, jak się tutaj... No ale parza ten księżyc. Czy to ci wygląda jak księżyc? To wygląda jak takie... jak inna planeta. Daj. To jest taka emulacja pada na komputerze. Well. Jakby była taka opcja, to już bym dawno ją zmienił. To pełnienie Jezusa, które prowadzą. Ty, kurde, ty, salam alaikum. To pełnienie, że który prowadzi cię, gdzie ciemno jest. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. No otwieraj te drzwi.
Dobra, wynosimy się. Go, 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 Angel się. Ha. No tak. O nie, teraz ja bym tu wychodził i ja będę mu rękę podał, czy sam wejdzie. To jest żołnierz specjalnej troski, czy sam wejdzie. Tak, tak. On sam wszedł. Ja oczywiście i tak nie mogę wejść, bo jestem super żołnierzem. Tak. Świetnie. I brama sama się otworzyła. Okej. 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 Nie mam nic więcej do powiedzenia. Tu. Co jest DM-ciu? Co? Co się stało? To tylko gra. No powiedz mi DM-ciu, od kiedy gra dla nerda jest tylko grą? To nie jest gra. To jest... Gra. O nie. Yep. Wygląda legitnie. Pomijamy! To mnie tak nie obchodzi, ale... Kosa. Gaza. Accurate gra, widzę. No serio, pasterza będziesz bił? Ja tylko pilnował swoich żon. Biedak. No i co teraz one zrobią? Teraz te biedne kozy zrobią. O kurde, prawie jak ninja. Nie widziałem ich. Tak. Tutaj, tak, nie było nic widać. Zupełnie gościu, nie było ich widać. Tak, taka bardzo gęsta trawa tu jest. Gdzie kozy są? Ej, serio, gdzie te kozy poszły? Tu mamy dziurę. No, do tyłu nie poszły, bo widziałem, że chodził gdzieś tu w bok. Kozy wypadywały. On tylko pnął swoich wife'ów. A ten go zabił za to. Musimy walczyć o równość naszych braci, którzy mają wife'ów. Tu ich zastrzelmy wszystkich, okej? Okay? Nie żyją. A, zrobiłem szybkim baga. O. A, dobra. Możemy iść. Plan wyborczy dla waifu. One też są prawdziwymi kobietami. Tylko takimi troszkę mniej, ale są. Tak. Tak. Oglądam intro Deus Ex Mankind Divided i się jadam. No popatrz. A jeszcze komputer ci tego nie odźwignie. No i co zrobisz? O
Ogień się większy zrobił. Ugaście to. O nie, panie się. Au. Będę płakał, jak chodzi wywiad. Z kobietami w każdym mającym znaczeniu aspekcie. Mówisz? A jaka jest twoja waifu? I dlaczego jest to koza? O kurde, baterie tam mają. No kurde, umarło mi się. Ja jeszcze nie mam, nie będę, nie będzie tego za. Dlaczego? Kazu są spoko. A dlaczego Wojo nie masz? Ciężko ci zagadać? Naprawdę kiepska, jak nie potrafisz do waifu zagadać. Tak troszkę, no, bardzo kiepska. Jeśli potrzebujesz trzeci dom, klika wskazówek. Daj. O nie, granat, granat, granat! Żyje. Chodź, chodź. Jezus, Mali, ja nie strzelaj tak kopię. Jak to tu działo? Nie mogę go zabrać ze sobą. Wybacz, mój przyjacielu. Kochałem cię, ale muszę cię stracić teraz. Wybacz, że nawet nie spojrzę na ciebie. Nie mam serca. Żegnaj. Nie odwracaj się. Idź do przodu. Musisz iść do przodu. Nie patrz na nią. Straciłeś swoje działo. Papa Mistrz. Gdzie ty widzisz pojazdy? A, tam. Mother Panther, look, get in your nod. If you see strobes on the vehicles, they are targets. Thought strobes marked friendlies. We had to improvise. Say again, they are the bad guys. Rabbit, get the scoff lamp. Mother, those trucks are loaded with sands. Don't let them through. They aren't gonna make it, Panther. Mother, those trucks are stopping. Now's a good time to hit them. Rabbit, paint the trucks. Reaper 3-1, Neptune 1. To jest wróg. Okaże się, to jest nasz. O nie! Prawie jak Spec Ops. Dobra, już umarli. Jezu, zostawcie ich. Spoko, spoko. Spójrzcie.
Easy squeezy. Yeah, biggie for us. Get back here, Rabbit. Reaper's gonna target the village. Team one, danger close fire. Serving targets further north. Take it, north. Roger, Neptune. One will go. Guy inside that hut. Up here. Fire, eh? That is serious firepower. That's the job. Contact left. Jezus, skąd? A, na budynku był. Bóg nie wie skąd, ale był. Okej. Okay. Dobra, biegnij, Forest. Mogę do nich strzelać już? A nie, oni są ślepi. Chyba taka te mają no teraz amunicji, ludzie. Reaper 3-1, Neptune 1. Danger close fire. Serving targets further north. Take it, north. Gwiazda poszła. No, już nie ma gościa na chatce. Ale jest gościu w chatce. Interesting. Dobra. O, wypadnie stąd. Wow. Skąd się to wzięło? Wyskoczył jak Filip z konopią. Kupi śmieć. Mam amunicję? No oczywiście, że nie mam. O, i nagle się rozjaśniło. Tak z dupy, tak nagle. Wciąż było ciemno, a teraz jest jasno. Tak wziął, tak nagle. Prawie tak samo jak w rollercoasterze. Takiej trójce na przykład. Taki Medal of Tycoon rollercoaster. Rollercoaster of Honor. Oni mają iść w lewo. Okej. Okay. O nie, dziabnął mi w główkę. Kurde. No strzela już! Teraz powinien strzelić. Nie będzie krzyczał. Idę się zabić kolejnym. Jezus, jak już powaliłeś gościa, to strzelasz od razu do niego, a nie. Ja cię debil. Ja osiemkał się kolorom. Tak, to jest przedostatni chodzik. Mocho. To jest prawie ostatni moch. To jest ten moment, w którym moch zaczął upadać. Ostatni był Warfighter. Prawda, Ośku. Ostatni był Warfighter. Wcześniej był właśnie ten moch, w którego teraz gramy. Odpowiem tylko audio i piszę maturę z polskiego. Rany boskie, matura, to jest zło. Jasne. Jezu, ale ty masz kopa, nie zwalasz drzwi na dwoje. Wow. Ja cisz. Ej, przy tym było jasno, to jest ciemno. O, uwaga, wchodzimy teraz na zewnątrz i jest i jasno. Co oni odwalili z tym oświetleniem? No halo. Najpierw światło przemija, jakby to było rollercoaster. To jest rollercoaster of honor. Nie. Matura zasada 4Z, albo 5, jak to woli. Zakłuć, zdać, zapomnieć, zapić. Ewentualnie zapić, jeżeli jeszcze przed zapomnieć.
A 5Z nie pamiętam. A tutaj nawet nie, nie pamiętam, co nigdy słyszałem o w zasadzie 5Z. Dobrze, to panie szefie. Widzę, bio. Zapijasz jeszcze przed zdaniem też. A! Zakuć, zapić, zdać... zapić, zapomnieć. Już takie trochę rosyjskie podejście. Ale mi się w sumie przypomniała akcja wczoraj. Tak, wczoraj pojawił się wczoraj z roboty. Nie wiem, czy ten wam opowiadał, jak my tam pracujemy. Tak czy tak, ja opowiadać jeszcze nie będę. Jack czy tak, wystarczy, żeby ci wiedzieć, że wczoraj do kopalni przyszedł nam taki uklany. Wow, taki uklany, tak cholernie mocno uchlany. Albo Rusek, albo Ukrainiec, nie wiem, ale mówił którymś z tych bełkotów rosyjskich. Wiem. Rosja i Ukraina to jest to samo. Tak, tak. Także przyszedł taki uklany, tak ledwo się, widać, że Gusiu się ledwo to trzyma, ledwo co składa jakiekolwiek zdania. W sumie nie wiem, może ruskie zawsze tak gadają. Tak pijanym głosem, nie wiem. Tak czy jak ten gość jest uklany. Z co mam iść? Co mam iść? Ledwo się trzyma. No i w końcu musieliśmy iść po ochronę, bo tego pijaka przecież nie weźmiemy do kopalni, nie pozwolimy mu wejść. Mówił Trylica, no dokładnie. Suka, bliad i tak dalej. Jezu, ich jest za dużo. Jak ty wybuch, jaka akcja. Nie, 105 jest lepsza. Zakuj, zapomnij, zjeb, zapij. Dobra, kolejność. A to może i tego się, może faktycznie. Taka jest prawdziwa. Kolejność. To za play of the game. Pij jestem jak Bastion. Trzeba zrobić raz takiego odshota i dodajemy play of the game. Pff, świetne. O kurde, no nie, jaskinia. Dobrze, będę ci usłaniał tyłek. Hop. No nie, super. Widzę, że super mi się przydał ten noktowizor. Ekstra. Dobra, już biegnie, tylko nie wiem gdzie. Jest tyle dymu. Więcej dymu niż nad Krakowem. Tyle flet. O, aniołek! Patrzcie, tu jest skrzydełko, tu jest kolejne skrzydełko, a tu jest tors. Ten sam on zrobił aniołka. Jest taki powietrzny aniołek. O nie, wybuchy, eksplozje. Biorę działko. To coś pomoże może, nie wiem. O, tu biedaszku. Już jeszcze następne do masakry, a co się tam stało?
fajki i 5 matematyk pod rząd i zabrali egzorcyzm po nich. What? Anioł kukawica w tym niebu. Patrzcie. Samolot widzę. Aniołka! Aniołka widzę w tym buziu. W tym niebu. To aniołek. Aniołka widzę. Kurde, ej! Co tu się dzieje? Czy jeszcze się Golda w GW2, to ile byłoby w GW Shopie? Jezus Maria, jeśli GW Shop dalej działa, to nie wiem. Musiałbym zobaczyć, jakie tam ceny dawałem, jeszcze od nowa je ustawić. A co, chcesz sobie kupić pufy za złoto w GW? Okej. Za 20 złota... Za 20 złota w GW dam ci... 60 puf. Dobry deal. No strzelam w beczuszkę wybuchającą i nic nie działa. A tak, my idziemy na dół. Nie, po prostu on sobie na dole jest. Czy po prostu muszę strzelać w to, no dobra. Okej? Okej. Okej. A nie, tu była wyrzutnia. A. O, samolot aniołkowy poleciał. Może to będzie jedyny sposób na giveaway. Co? 200 złota będzie trzeba swajmić. A no. Kurde, już obliczyłeś ile na giveaway'a. Nice. A w sumie nie, no. Dobra, nie obchodzi mnie co gadasz, chcę po prostu strzelać. Zrobić piw-paw. I don't care about fabuła. I want to kill somebody. Someone. Just give me a gun. Halo. O nie, to będzie teraz ta akcja. Jezu, to będzie to pole walki. Miło by się ze znajomymi bratem pograł w GW Fightinga. Tak więc zbieraj, Wario. Zbieraj. I uważaj na ruletkę, która ci może, no... pufcie zabić. I przypominam, że w marcu dzisiaj ma 20. W ogóle kiedy wiosna się zaczyna? 22? Chyba 22 się zaczyna wiosna. Znaczy tak, na wiosnę zaczyna, kończy się sezon, czyli tracicie też wszystkie pufy, więc teraz jeśli chcecie brać udział w giveaway na BF Fightingę, to znaczy nie ma to większego znaczenia, czy teraz będziesz zbierać. Ważne, że będziecie zbierać po sezonie. Bo giveaway na BF Fightingę będzie po sezonie. Te wybuchy. O nie. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie ten akurat moment, na który radzimy, był na trailerze. Był na trailerze zwiastunie Mocha jedynki, jak zapowiadali tą grę. Giveaway, w pierwszym dniu nowego sezonu nikt nie będzie miał pów.
Osiek, ej, idealnie. Ty to dobrze ogarnąłeś. Pierwszy dzień, puf. Nie będę musiał kupować gry. Sam sobie dam pufy, wezmę udział, wygram i... Wolf, give Abel, był. Zwycięstwa dostał grę? Trochę co dostał. Kurde, ale ty to ogarnąłeś. Hop, jak to ogarnąłeś? Perfekcyjnie. Odwalone perfekcyjnie. Ja dam donate i będę miał pufy. Kurde. To ile byś musiał donate'ów dać, żeby mieć te 666 puf? Kurde. Byłoby worth it w sumie. To może nagle dasz mi fajnikę. Mogę ci dać jedną pufę jak chcesz. Jezu, po co? Po co pytać, jak możesz strzelać? O Jezu, pamiętam ten moment. Jak pierwszy raz grałem w Mucha na poziomie normalnym, tu ginąłem ciągle. Przestrzelam na najwyższym poziomie, to ja tu za chwilę zdechnę. Chyba, że już nie jestem tak beznadziejnym graczem, jakim byłem tych 7 lat temu, no. Ciężko powiedzieć. Właśnie audio styknie. A no, w sumie. W sumie 20 audio. To tak. Prawdę mówiąc, tak sobie zafundujesz w 70% BF-a. Ja jestem na ota, jestem na tak. A ile będzie kosztowało wejście giveaway na BF jedynkę? No albo wiesz co, demcio, albo będzie kosztowało 500 puf, albo 666. Jeszcze nie zdecydowałem. Jeśli zapytasz się, dlaczego tak dużo, dość ci odpowiadam, że no, giveaway ze specjalnej okazji, to po pierwsze, a po drugie gra jest no, dość duża przede wszystkim i dość droga. I jej no nie dostaniesz w żadnym bundlu. Przynajmniej nie w ciągu najbliższego roku. Tak myślę. Wiesz co, też początkowo, jeśli chodzi o Befedinkę, planowałem też konkurs zrobić, znaczy no, na 1000 followów miałem coś zrobić, gdzie będzie do wygrania BF1. Wtedy nie myślałem konkretnie, że to będzie giveaway. Myślałem też o konkursie, ale w sumie nie chce mi się. Nie chce mi się wymyślać żadnego konkursu, więc po prostu zrobimy giveaway. Więc z mojego lenistwa wy nie będziecie musieli nic zrobić. Więc ja leniąc się, wymigując się od tworzenia jakichś zasad konkursu, to wy dostajecie giveaway'a. Nie musicie wymyśleć. Nie musicie się wysilać. Wystarczy, że będziecie tu, będziecie oglądać nas i no, będziecie mieć okazję wygrać. Spasiba, spasiba. Ale tu gdzieś jeszcze jest ktoś? Nie. Czy co? Więc po sezonie, czyli losowanie w grudniu. Wiesz co? Po sezonie. Ten, po sezonie, czyli mniej więcej kwiecień, no coś po kwietniu. Coś po kwietniu. Dlatego mówię, największą szansę będą mieć miały osoby, które nas dużo oglądają. To jest zagrywa dla osób, które oglądają nas często. Takich, ja nie wiem, Demciu, Dezen, Osiek i cała jeszcze tej hałany z ty. Dlatego no jak mówię, no,
Giveaway na BFN będzie kwiecień, no najpóźniej maj. To już nawet tak super najpóźniej maj. No to na Easy zdobędzie. Nasi najlepsi widzowie, czyli mniej więcej ta trójka, o której wspomniałem, na Easy zdobędzie te 500 pów. Tak w sumie ciekawe, ile do końca gry mi zostało. Jezus, utknąłem. Chyba dwójka, bo dużo nie jest gorszy. Nie, ale serio, ile do końca gry zostały? Ten rozrzut. To jest już nudne. Ale ich wystrzelali, jak kaczuszki. Do końca gry jakieś 3 godziny. O kurde. Zajdę ich z boku. Z boku! Kurde, ale te domy świetne. Super, wypełnione. Po co im te lepianki, jak w nich nic nie trzeba? Kurde, nie blokuj mi. No, zablokował mnie. No, co? Dziękuję. Jezus, żeby sunął mi się z ogień, to trzeba było nożem potraktować. Głupia kaca paka. Głupia pała. Kaca pała. Wszyscy. Easy squeezy. Czy 3 godzinki zostały? Dobra, to zagramy jeszcze z pół godziny i kończymy. Przynajmniej z mochem. No i pozostałe 2,5 godziny będziemy... Tak. Pozostałe pół godziny będziemy... Jezu, jaki on jest tłusty. Patrz, jaki grubas. Po co... Takich grubasów na wojnę dać, halo. Rany boskie. Chłopie, ty umrzesz. Mamy grubasa, mamy jakąś ciotę, mamy... jakiegoś Meksykańca. Chyba. I jestem ja. No mówię, zespół specjalny. O, będzie teraz palące się coś. Kurde. Mnika twarzy tu jest. Zrobili tu cutscenkę, zrobili taki przerywnik, żeby móc podziwiać tą cutscenkę, tą mimikę twarzy, tę animację, no jak się postarali przy tworzeniu gry. No właśnie, nie postarali się. Bar, give me the RP.
That MG is dug in and well manned. Adams, I want sustained fire from you on that position. Suppress that thing with your saw, and we can pop smoke. The F-15s will finish it off. Just keep it under fire. Hua? What? Let's rock. Contact! It's turning! Heads down! Keep your heads down! Gotta move up! Adams, hold your position! Get us some fire on that thing! He's down! My guns are running out! Hell yeah! I'm moving up! Adams, keep firing! Keep on, I get behind. No nie wchodź mi, przecież ja mam nas osłaniać, to... Chodźcie mi pod halo, pod celowni. Najpój. To się dowolnie stało. Padłem. Dante, Dante Alighieri. Manga się skończyła. Jezus, jaka manga się skończyła? Co za manga, Jezus. Jeśli się skończyła, to przeczytaj inną, jakąś inną, wiesz, no, inną. I trzeba czekać. Na kontynuację, kolejną część, cokolwiek? Aha, na koniec tłumaczenia. Przetłumacz sam. No, no. Tak, chińskiego. To się naucz chiński. Co to za problem? Ja nie widzę chińskiego ile mam. Czy chwytać się z light novel tego? Nie ma sensu was osłaniać, ludzie. Jesteście głupi jak... Nie wiem. Działa, działa. Kudek, kudek. O! Jezus Maria, przeżyj, chłopie. No i nie przeżył. Mam jakąś snajpę? No nie mam snajpę, mam strzelbę. Live.
Co za bullshit. Już musieli im dać taki bezużyteczny kawał metalu dać. Dobra, idźcie no, kurde, za szyliem. Jezu, co oni są... Co za głupie pały. Skąd? Skąd kruca fix? Szkolenie 2-3 tygodnie mam za... No to... To dobra. Hej. A dobra, stąd! Jaka cepała tam była? Budynku! Zejdźcie z tym. My jesteśmy otoczeni, z każdej strony nas obchodzą. No, no weźcie im, zróbcie sam malajku. No. O kurde, udało się. Lul. A umarli. Będą do was zaczynał. Tak? Może ja tu zostanę i będę po prostu do niego strzelał, tak? Ślizga się, głupie pało. Daj mi amunicję, głupie pało. No, rozumiem. Będę tak tam strzelał sąd. Będę usłaniał. No ale to jakby nie patrzeć działa. Ale podziurawiłem, Jezu, ten daszek. Tak, kurde, to działało. Co bez... za bullshit ta gra. Lecę przed siebie. Umieram. Nie wykonam misji. Pozostałem w miejscu i naciskałem systematycznie strzał. Misja zakończyła sukcesem. Okej. Okay. Świetna gra. Wow, ale buchło.
Tak, ale jest to jakiś zapis, nie wiem, F5? Coś? O, ale ich wysadzili. Ha, to ty kupisz fajniaczkę na wieżyce, co? Na nic innego nie zasługujesz. Hop. Nie, przeskoczysz. Ale przejdzie to quick save. Za chwilę sprawdzimy. Nie mogę przeskoczyć. O, mogę przeskoczyć. Jej, dawaj szafkę. Dobra, go. Oj, znowu otwarte tereny. Znowu muszę bawić się w odsłony i jać. No shit. Tyle światła. I to nie jest nawet Frostbite. I to nie jest Frostbite. Contact right, the bar, stick to the walls, watch the rim, move! He's running, take him out! Got him! Wszyscy? Tango down. Tango to jest down. O kurde, skała. Skała. To jest skała. Pam 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 pam. Szelaju! Jepy! A, tu są. Jezu, ich za dużo, znowu mnie zaszelał. Padnę sobie. Hello? Byli i znikli. Jak takie murzynki. Jak te. Jak te ludzie, jak ci ludzie pustyni z Tatooine. No w sumie popatrzcie, mamy tutaj taką fajną planetę, Tatooine. Wszędzie piosek, skały, piosek. No i żwir. I skakające brudasy po skałach. No, gdzie ty masz przeciwniku? No halo. Tutaj? A, tam sobie cwaniaczki uciekają. O kurde, jak go wygięło. Strzelaj do ludzi w pustyni! Potrzebuję amunicji, daj mnie. Daj mi amunicję. I need amunicję, no. Jak mam... Ech. O, tu idziemy teraz do tego budyneczku. Budyneczku, który nas... O, tak, tu jest ten budynek. Będziemy strzelać w każdym kierunku. Tak. W tym budynku się skryjemy, czy w tym, że pamiętam? Chyba w tym... drugim. O, za bullshit. Okej. Okay. Auć. O której GW? Myślę, że po tej misji. Skończymy tą misję, kończymy na dziś mocha i lecimy na GW. Ale zrobimy... No tak. Zrobili nam salam alaikum.
No ale potem mogę jeszcze sobie zrobimy chwilkę przerwy. Herbatkę sobie zrobię. Herbatkę. No i tyle. Strzelaj, no kurde, no. Nieważny podcelownik. Ultimate żołnierz. Strzelaj, assalamu alaikum. Bom, 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 bom. Pif, paf, paf. Biegnę, biegnę, chopie, biegnę. Fajny budynek. Fajna osłona. To tak kiepskawa, no ale jest. No nie przy swoim. No, nie przy. Świetna osłona. Niech się odpali skrypt kończenia misji. No to nie Jezus, nie wchodzi pod celownik! Nie! Tracimy osłonę i... No i zginąłem. Nie wiedziałem gdzie idę i zginąłem. Goddammit. Za kto w ogóle buduje domki na takim pustkowym? No to nie wchodź mi pod celownik! Nie wchodź mi pod celownik! Biegnę, biegnę, biegnę! Move me forest! Czekaj, tu było takie fajne okienko, nie tu, tu, o. Ja chcę to okienko. Kurde, gdzieś się nazbierało. Tyle strzelania, no... Bęk. O nie, jak ja na... Zbyt dużo wybuchu, zbyt dużo przeciwników. Teraz beznadzieja. No i tam tak beznadziejno. No, mają tyle RPG-ów, tyle tymi RPG-ami walają i tak. Tylko kilka nas dosięga. No bullshit.
O, teraz będziemy samolotem latać, czy helikopterem. To jest akurat fajne. Kaca pały. No, Gian mi jeszcze rzuci. Jeszcze mi Gian głupi rzuci. No, bullshit. No, bullshit. Halo. A, mogę tutaj czekać, obie... No, poczekamy. Ale my tu nie mamy żadnej osłony. Ogólnie to jesteśmy w takiej dużej dupie. Punkt kontrolny, o jak miło. A, pan Patterson sobie stoi w miejscu. Run, Patterson, run! Biegnij, ile masz siły, może uciekniesz. Strzelają do niego! Strzelają! Kule jego mijają. Biegnij, Patterson. Daj mu X-y. Auć, auć! Ja cię boli. Nie za dużo ich się zbijało. Kupie, pał, Jezus Maria, zepsuli mi drzwi. No, no! Jeszcze tu tych przeciwników było. Ach. Za chwilę mi drzwi zepsują. No kuj. Że nie ma się gdzie schować. Moim innym osobom są tylko drzwi. Kilku przygłupów. No, zastrzeżysz go. Hopie. On tu jest. Jesteś tu. Nie patrz się tak na mnie. Strzelaj. Za głupia... Za głupia pała. To za głupia pała. Drugi idzie na niego. Nie strzeli. Nie strzeli. Jeszcze będzie na się patrzył, jakby... Jakbym ja był winny. O, za... Na nic. Puf, 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 puf. Idziemy sobie, no głupie, salam alaikum, ja wam. No i teraz mi drzwi zniszczyli. Amunicję, Jezus. Daj mi amunicję, kurde. To snajper jakiś? 18 widzów, o kurde, dużo. Ej, dawno tak dużo widzów nie miałem. Czyżby jakieś pozostałości po to ręcie przyszły?
O kurde, jak miło, bardzo miło. Ale zrobię jakiś giveaway za chwilę. No i teraz ja dostałem. To ciekawe jak, ciekawe dlaczego. Weźmy na GW2, dalej tytuł streamu. BFNG, ciekawe ile osób jeszcze dołączy. Ej, nie róbmy czegoś takiego. Już nie róbmy czegoś takiego. To by było już takie trochę chamskie. Zrobimy to na nowy sezon. Zrobimy takie Battlefield 1 giveaway incoming. Strzelajcie tych salamalekumów. Pokaż główkę. Kudy goście, oni nas obkrężają, a wy co? Co za głupie pały. Magazynków nie mają, no to super, no to sobie powalczyliśmy. Strzelajcie z pompki. No. A ten co taki wytrzymały? No to już po nas. Tak blisko śmierci. Jesteśmy... Ej, spokojnie, go sierczam. 800 amunicji. I 20 klatków. O, teraz 500 tysięcy. Do tego też można dostać bana. Jeżeli nie polecacie zrób giveaway Battlefield z wejściówką na 2000 pół. Nie. Bang, 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 bang. Nice one. Bang, 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 bang. Wystrzel busi. Zastrzelić helikoptera. Granata. Jezu, ile granatów mam. Oni narzekają, że nie mam amunicji. Ja mam 9-10 tysięcy granatów. Pistolet z nielimitowaną amunicją. Szelbę i 800 magazynku broni podstawowej. Świetna broń. Świetna broń. Świetna sytuacja. Halo, dlaczego tutaj nie odpali limitu lotów Valkyrie? Co na to czas apokalipsy? Kurde, helikopter. Latam? Nie latam. Albo strzelać. I wybuchy, te akcje. Dobra, ale helikopterkiem polatamy sobie już kiedyś indziej. Indziej. Przy okazji zobaczmy, jak misje wyglądają w ogóle misji. O, czyli ja już jestem prawie pod koniec. Okej. Okay. Czyli teraz robimy tą misję, a później drugi dzień został mieć już. Ponad połowę gry przeszedłem. Nice. Czyli w środę już, tak jak planowałem. Skończymy. Skończymy medala. A teraz robimy sobie klucz.